krótkie. Dzienne, nocne. Odblaski są różne, ale zawsze groźne dla kierowcy. Przekieruj się na szkła okularowe iDrive. Zredukuj niebezpieczne odblaski w okularach w nocy i w dzień. Zobacz więcej na iDrive.pl. Szkła okularowe iDrive już dostępne w salonach optycznych Italo Optica w Łodzi, Zgierzu i Głownie. W prezencie mini zestaw pierwszej pomocy. Więcej informacji na infolinii 42 715 55 55 oraz www.italooptica.pl. K-Smile Twój Zdrowy Uśmiech jest prywatną praktyką stomatologiczną w Zgierzu. W gabinecie zastosowaliśmy najwyższej jakości nowoczesne, zaawansowane technologicznie sprzęty i narzędzia wiodących zagranicznych marek. Używając wysokiej klasy materiałów oraz nowych technik i narzędzi, gwarantujemy najwyższą jakość leczenia, które popieramy naszą wiedzą i doświadczeniem. W gabinecie świadczone są usługi ze wszystkich dziedzin stomatologii. Do każdego pacjenta podchodzimy indywidualnie, starając się jak najdokładniej zrozumieć, doradzić i pomóc w danej sytuacji. K-Smile. Razem zadbajmy o Twój zdrowy uśmiech. Przemku, co to za bałagan? Piękny model, ale te śmieci trzeba posprzątać. Nie wiedziałem, co z tym zrobić. Segregacja odpadów zależy od każdego z nas. W każdym domu magazynuje się dziesiątki zbędnych kilogramów różnego rodzaju odpadów. Segregujemy szkło, segregujemy metal, segregujemy plastiki i papier. Jest wiele odpadów, no, których nie da się oddzielić, no, ale staramy się robić to jak najdokładniej, jak najwięcej tych odpadów, które można przetworzyć, oddzielić i przesegregować. Papier, szkło, tworzywa sztuczne, bioodpady, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów, odzież i tekstylia. Są to jedne z najbardziej typowych odpadów, które przechowujemy w naszych domach. Tato, pozbądźmy się tych gratów. Chyba nie wyrzucasz tego do lasu. Oczywiście, że nie. Niepotrzebne rzeczy można oddać do PSZOK i nic się za to nie płaci. Naprawdę? Ta usługa jest w ramach uiszczonej opłaty za odpady komunalne. To chyba wszystko. Przemek jest wyraźnie zadowolony. Musimy częściej zaglądać do garażu. Teraz będę mógł tu przechowywać modele samolotów. To co, Przemek? Jedziemy do PSZOK-u? PSZOK to skrót od punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zajmuje się zbieraniem odpadów komunalnych od mieszkańców miasta Zgierza. W punkcie tym można przyjmować odpady takie jak papier, szkło, plastik, gruzy, odpady niebezpieczne typu chemikalia, farby. Później odpady te są sortowane i przekazywane odpowiednim firmom, które zajmują się recyklingiem tych odpadów.
Dobry wieczór. W Wielki Piątek Cezary Adamski zapraszam na ostatnie w tym tygodniu i przed świętami wydarzenia Telewizji Centrum. I jak przystało na takie właśnie przedświąteczne wydanie, będzie dziś sporo wielkanocnych tematów. A w programie będzie dziś m.in. o zgierskim weteranie Marianie Stacherze, który obchodził ostatnio swoje 90. urodziny. Byłem bardzo życiowy dzieciak i Szary mnie miał na uwadze. Podpowiemy też, jak oczarować gości odpowiednio przygotowanym stołem wielkanocnym. Wymyśleć niewielkim kosztem coś, co będzie atrakcyjne, cieszyło nasze oczy i dla każdego w ramach jego możliwości do zrobienia. Eko znaczy kocham, to akcja grupy nieformalnej młodych licealistów ze Zgierza, którzy postawili sobie za cel podnieść świadomość ekologiczną dzieci i młodzieży. Wśród działań w ramach programu pod hasłem Zwolnieni z teorii znalazły się warsztaty dla dzieci ze wszystkich zgierskich szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów. Zajęcia przeprowadzono w sumie w 19 placówkach, a wzięło w nich udział ponad 500 dzieci. Podsumowanie akcji miało miejsce w Centrum Kultury Dziecka. Warsztaty przeprowadzone w zgierskich placówkach oświatowych łączyły edukację proekologiczną ze sportem, sztuką, informatyką i teatrem. Najmłodsi mieszkańcy poprzez zabawę uczyli się, jak dbać o środowisko naturalne i jak zmieniać na lepsze własne otoczenie. Zawsze całe życie ja się uczyłam od kogoś, a teraz to ja musiałam przekazać jakąś wiedzę, ale te dzieci naprawdę dawały taką motywację i kiedy widzieliśmy, że rozumieją to, co do nich mówimy, od razu było nam łatwiej. Pomysłodawcami projektu jest 5 absolwentów gimnazjum nr 2 w Zgierzu, aktualnie uczniów zgierskich i łódzkich liceów. Podczas finałowego pikniku sprawdzono mieszkańców naszego miasta pod kątem wiedzy ekologicznej. Była to też idealna okazja do tego, aby w ramach akcji zasadzić rośliny w ogrodzie. Licealiści postawili sobie cel, aby akcja Eko znaczy kocham dotarła do co najmniej 500 dzieci i to się w pełni udało. Wielki dzień, finał naszego projektu. Podsumowujemy naszą pracę, która trwała kilka miesięcy. Zrobiliśmy przez ten czas bardzo dużo, przynajmniej w naszym przekonaniu. Odwiedziliśmy 19 placówek, 572 dzieci skorzystało z naszych warsztatów. To jest wielki sukces. Wszystkie warsztaty były bezpłatne. Przez nie chciano zwiększyć świadomość ekologiczną młodych Zgierzan. A problem jest niestety niemały. Jak każde miasto, Zgierz boryka się z problemami zaśmieconych ulic, wyrzucania śmieci do lasów, czy właśnie braku świadomości ekologicznej mieszkańców. Szkoda, że nie ma więcej zainteresowanych, bo to jest właściwie najważniejszy problem dzisiaj. Nie tylko u nas w Zgierzu, ale w Polsce i na świecie. Warto wpajać od najmłodszych. Oczywiście. Jeżeli młodzi to rozumią, to starsi powinni to tym bardziej rozumieć. Na zakończenie akcji wręczono nagrody laureatom konkursu ekologicznego. Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody. Akcję wsparło wielu sponsorów i partnerów, m.in. prezydent Zgierza Gimnazjum nr 2, Bank Spółdzielczy w Zgierzu czy Fundacja Noe. Pan Marian Stachera świętował 90. urodziny. Członek oddziału Antoniego Hedy Szarego po wkroczeniu wojsk sowieckich do Polski nie złożył broni. Aresztowany przez UB, poddawany brutalnym przesłuchaniom, ostatecznie został skazany na karę więzienia. Pomimo swojego dojrzałego wieku, jubilat jest pełen energii i entuzjazmu. Marian Stachera urodził się 10 kwietnia 1927 roku w miejscowości Zaborowice w powiecie konińskim w województwie świętokrzyskim. Jego ojciec Jan pracował w leśnictwie, rodzina przeniosła się na jakiś czas do powiatu końskiego w województwie kieleckim. Adam, brat pana Mariana, zaangażował się w działalność konspiracyjną zaraz po wkroczeniu Niemców do Polski. Nastoletniego jeszcze Mariana Stacherę przyjęto do jednego z oddziałów Armii Krajowej. Jego dowódcą był Antoni Heda Szary, legendarny dowódca ugrupowań partyzanckich. Ja weszłem w kontakt do Heda Antoniego, pseudo Szary. Byłem jako jego taki ulubieniec i tak dalej i przebywałem często zawsze z nim. Na samej kadrówce byłem 3 razy, gdzie ja się nim opiekowałem, Szarem oczywiście. Jeśli chodzi o organizację partyjną, takie to były kilka akcji, na przykład w Trawnikach, Skarżysko, Końskie, gdzie byłem w tej akcji. Miałem broń PM, byłem bardzo życiowy dzieciak i
Szary mnie miał na uwadze. Zgierzanie był w sekcji wykonywania wyroków śmierci. W czasie walki pod ruskim brutem raniono pana Mariana w nogę odłamkiem granatu. Za poświęcenie na polu walki nadano mu pseudonim Mściciel. W 1947 roku został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa. Siedziałem w więzieniu z Piotrkowa do Łodzi i w Łodzi była sprawa. Sądził mnie Żyd za licpetę major. Wyrok dostałem 6 lat więzienia. I z Łodzi przewieźli mnie do Wronek. Z Wronek znów z powrotem do Kielc. I to trwało 2 i 6 miesięcy, że po tym czasie mnie zwolnili z więzienia i wróciłem na teren tej organizacji. Ale w dalszym ciągu, mimo że ja odsiedziałem te miesiące i tak dalej, organizacja nie umierała. Znaczy win, wolność i niepodległość. Pan Marian w gronie najbliższych członków Polskiej Organizacji Wojskowej oraz przedstawicieli władz miasta obchodził swoje 90. urodziny. Major Stachera, choć jak sam przyznaje, że ma coraz mniej sił, to mimo wszystko stara się uczestniczyć we wszystkich uroczystościach patriotycznych, które odbywają się w Zgierzu. Stół stanie się wizytówką naszego domu podczas zbliżającej się Wielkanocy. Co zrobić, by olśnić gości, którzy przybędą do nas na świąteczne śniadanie czy obiad? Z pomocą przychodzi zgierskie koło gospodyń miejskich. Panie podpowiedzą, jak wykonać dekoracje wielkanocne i jak nakryć świąteczny stół, wokół którego zbiera się cała rodzina. W ubiegły piątek Fundacja Koło Gospodyń Miejskich w Zgierzu zaprosiła zgierzanki na warsztaty wielkanocne, podczas których mieszkanki naszego miasta mogły zainspirować się pomysłami dekoracyjnymi, ale także wymienić przepisami na ulubione potrawy wielkanocne. Wielkanoc tuż, więc postanowiłyśmy zorganizować takie warsztaty, spotkanie, podczas którego będziemy się wymieniać swoim sposobem na hołdowanie pewnym tradycjom, które co roku obchodzimy przy okazji Wielkanocy. Przyrządzone w odpowiedni sposób potrawy, które znajdą się podczas świątecznego śniadania czy obiadu w naszych domach, są bardzo istotne. Drugim ważnym elementem jest odpowiednia wiosenna dekoracja zarówno naszych domów, jak i stołu. Każdy stół jest innym tematem, poświęcony innemu tematowi. Mamy stół koronkowy, stół eko, stół radosny i tak sobie myślałyśmy, kiedy przygotowywałyśmy te warsztaty, zastanawiałyśmy się, co tutaj zaproponować gospodyniom miejskim ze Zgierza. Pomyślałyśmy, że warto by było wykorzystać te rzeczy, które mamy na co dzień w domu, w bardzo prosty sposób, przy dużym udziale natury, surowca naturalnego i wymyśleć niewielkim kosztem coś, co będzie atrakcyjne, cieszyło nasze oczy i dla każdego w ramach jego możliwości do zrobienia. Króliczki, zajączki z serwetek, na przykład przy wykorzystaniu drewnianych elementów przy stole eko, na przykład przy obklejaniu jajek wstążyczkami, nie tylko malowaniu, na przykład przy wykorzystaniu koronek i umiejętności robienia tych koronek, usztywniania ich na różne sposoby, czy to przez krochmal, czy za pomocą cukru. Oczywiście oprócz tego na naszym wielkanocnym stole nie powinno zabraknąć pisanek. Cebula czerwona i zwykła, ta biała. Mamy tutaj kolor brązowy, nawet bordowy, jeśli dorzucimy łupiny czerwonej cebuli, ale nie wszyscy o tym wiedzą. Czerwona kapusta, liście czerwonej kapusty, uzyskujemy piękny, taki głęboki, niebieski kolor. Od błękitu, jeśli krócej, aż po taki szafir. Na facebookowym fanpage'u Koła Gospodyń Miejskich jeszcze do jutra trwa konkurs na najlepszy pomysł na potrawę wielkanocną. Autorki lub autorzy 3 najbardziej polubionych na stronie przepisów zostaną nagrodzeni. Rozstrzygnięcie konkursu w Wielką Sobotę. Wstęp wolny. Święta wielkanocne, oprócz znaczenia duchowego, mają oczywiście ten bardziej ziemski wymiar, jak przygotowywanie tradycyjnych potraw, malowanie pisanek czy święcenie koszyczków w Wielką Sobotę. Z roku na rok w naszym kraju coraz bardziej popularny staje się też zwyczaj wręczania prezentów od zajączka czy poszukiwanie jaj wielkanocnych. Takowe miało miejsce w Centrum Kultury Dziecka. 2 i stop! Zapraszamy wszystkie dzieci!
koszyczkami pustymi, pełnymi na swoje miejsca. Szukanie jajek na Wielkanoc to zwyczaj szczególnie popularny we Francji i Szwajcarii, ale od kilku lat także w Polsce. Na zachodzie Europy, zanim dzieci zasiądą do stołu z rodzinami w niedzielę wielkanocną, wyruszają na poszukiwanie jaj, które według legendy nocą ukrywa zajączek wielkanocny. Ta tradycja kilka lat temu przywędrowała także do Zgierza i w tym do Centrum Kultury Dziecka. Na tropie wielkanocnych jajek, taki mini piknik w ogrodzie otwierający sezon w Centrum Kultury Dziecka. Cieszymy się bardzo, że w tym roku nam się udało z pogodą, bo pierwszą tą imprezę robiliśmy 3 lata temu i wtedy rzeczywiście pogoda też na to pozwoliła, a potem kolejne 2 lata z rzędu. Niestety deszcz nam przeszkodził. No a dzisiaj dzieci już przychodzą tutaj do nas powolutku. Mamy nadzieję, że im bliżej bajkobrania, tym będzie ich więcej. No i właśnie bawimy się w poszukiwanie jajek wielkanocnych, które zając pochował w naszym ogrodzie. Niedzielne spotkanie w Centrum Kultury Dziecka to także liczne warsztaty, jak na przykład wspólne tworzenie palmy wielkanocnej czy ozdabianie jajek różnymi technikami. U pana Wojtka robimy jedną wielką palmę, więc każde dziecko może sobie, oczywiście dorosły też, zrobić kwiatuszki i stworzyć razem palmę. Natomiast ja prowadzę takie warsztaty z ozdabiania jajek steropianowych i można sobie pomalować, można przykleić coś, jakieś cykinki, oczka, porobić kurczaczki, zajączki i cokolwiek się kojarzy ze świętami. Można u pani Kasi pozdabiać sobie jajka, które przygotowaliśmy wcześniej za pomocą dekupażu. To jest technika dekupaż, czyli że się wycina różne wzory z serwetek, a potem się przykleja na jajko klejem. Na zakończenie całego wydarzenia w CKD odbyło się bajkobranie, czyli spektakl teatralny pod tytułem Pieśń o piecuchu najwspanialszym na świecie. Akcja zorganizowana przez Centrum Kultury Dziecka wprowadziła wszystkich w świąteczny, a co najważniejsze, radosny nastrój. Chociaż wysyłamy coraz mniej kartek tradycyjnych, sam zwyczaj rozsyłania świątecznych pocztówek nie zanikł zupełnie. Zmienił się tylko sposób, w jaki przesyłamy sobie życzenia. Coraz bardziej popularne są SMS-y i MMS-y, a także e-maile. Wciąż jednak wielu z nas uważa, że nie ma lepszego sposobu niż ręcznie wypisana albo co najlepsze własnoręcznie zrobiona kartka. Jedną z form podtrzymywania tego pięknego zwyczaju jest konkurs organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury. Kolorowy papier, guziki, włóczka, kordonek, filc, patyczki do uszu, a nawet ścinki kredek z takich materiałów przy bogatej wyobraźni i dużych umiejętnościach powstały najpiękniejsze kartki wielkanocne. W tym roku na konkurs pod nazwą Barwy Wielkanocy napłynęło blisko 390 prac. Tym samym ustanowiono nowy rekord. Kartki świąteczne wykonane zostały przez dzieci i młodzież ze zgierskich szkół oraz placówek, w których odbywają się zajęcia plastyczne. Tradycja już, że po prostu te tematy realizujemy i no, pogłębiamy temat. To oczywiście jest przyjemne i ciekawe i są nowe techniki, nowe materiały, żeby dla dzieci było jak maksymalnie atrakcyjne, żeby to nie było, broń Boże, nudne. Natomiast wychodzimy od sztuki ludowej, od tradycji zawsze, znaczy tak na poważnie. Staramy się po prostu pogłębiać to, co u nas w naszym regionie, jest wartościowego i wychodzimy od tradycji, a dochodzimy do abstrakcji czasami. W piątkowy poranek w Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się oficjalne rozstrzygnięcie konkursu. Baranki, jajka, zajączki, kurczaki, rysowane, kolorowane, wyszywane, wyklejane to tylko niektóre z pomysłów. Uczestnikom konkursu naprawdę nie brakowało fantazji. Kartka przedstawiała zajączka, który trzyma 2 pisanki i kurczaczka i wykonałam ją z kolorowego papieru, z pianki i z bibuły. Na początku wyciągnąłam koguta z papieru, poprzyklejałam różne dodatki z papierów, naklejki i na koniec przyklejałam trawę z konfetti. Kartka była wykonana techniką wyklejania, wycinanki też, ale no było to troszkę większe wyzwanie, ale no jakoś się udało. Wzięcie udziału w tej inicjatywie to przede wszystkim zabawa i miłe spędzenie czasu, a nie chęć uzyskania nagrody. Ocena prac dzieci i młodzieży nigdy do łatwych nie należy, to i tutaj jurorzy mieli trudności w wyborze tych najlepszych, a mieli w czym wybierać. Jesteśmy zaskoczeni pomysłowością dzieci, taką perfekcją w wykonaniu tych kartek. Czasami widać, że są to kartki wykonywane familijnie,
ale ma to też swoje znaczenie, łączy rodziny, pozwala spędzać wspólnie czas, więc tutaj nie podchodzimy do tego tak restrykcyjnie. Konkurs zorganizowany już po raz 13. Wernisaż kartek świątecznych barwy Wielkanocy będzie można podziwiać jeszcze do połowy kwietnia w Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu. To nie będą niestety prawdziwie wiosenne święta. Synoptycy przewidują na najbliższe 3 dni sporo opadów i niską, szczególnie od niedzieli, temperaturę. Na poobiednie świąteczne spacery warto zatem cieple się ubrać. Warto pamiętać też o zabraniu parasola. Wielka Sobota będzie jeszcze stosunkowo ciepła. Temperatura maksymalna dojdzie do 14 stopni Celsjusza. Dzień będzie jednak pogodową huśtawką. Będzie sporo chmur, z których okresowo popada. Od czasu do czasu na niebie powinno pokazać się też jednak słońce. Podobne będą oba świąteczne dni, z tym, że termometry pokażą już dużo niższe wartości. W niedzielę będzie to zaledwie 7 kresek, w poniedziałek 9. W noc z niedzieli na poniedziałek temperatura będzie oscylować wokół zera. Możliwy jest nawet przygruntowy przymrozek. Wiatr słaby i umiarkowany będzie wiał z zachodu i północnego zachodu. Ciśnienie od jutra zacznie rosnąć. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym serwisie informacyjnym. Po krótkiej przerwie zachęcam jeszcze do spotkania z proboszczem parafii świętej Katarzyny Andrzejem Chmielewskim oraz pastorem parafii ewangelicko-augsburskiej Marcinem Undasem, z którymi rozmawialiśmy, a jakże, o rozpoczynających się świętach. W imieniu całego zespołu redakcji programu lokalnego życzę Państwu naprawdę pięknej, radosnej i rodzinnej Wielkanocy. A na kolejną porcję informacji zapraszam w imieniu Emilii Okupskiej w środę o 18:30. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Marek, chodź na chwilę. Przemek, podrzucaj drwa, zaraz przyjdę. Co to za zapach? Strasznie śmierdzi. Chyba nie wsypałeś do pieca śmieci. Nagminnym procederem jest palenie śmieci w domowym piecu. Z domowych palenisk do atmosfery wydostają się wtedy nieoczyszczone, szkodliwe substancje chemiczne, co w konsekwencji powoduje powstanie smogu i bezpośrednio wpływa na czystość powietrza, w którym oddychają członkowie naszych rodzin. Palenie śmieci, na przykład tworzyw sztucznych, emituje do atmosfery rakotwórcze dioksyny. Wiele osób jednak postrzega spalanie śmieci w domowych piecach jako ekonomiczną, łatwą i nieskomplikowaną metodę pozbywania się odpadów. Niestety, oszczędność jest jedynie pozorna. Może okazać się, że zaoszczędzone pieniądze przeznaczą wkrótce na kosztowne leczenie. Najgorsze w tym całym zanieczyszczeniu, w tak zwanym smogu, to jest benzopiren. Jest to substancja chemiczna, która jest o tyle niebezpieczna, że ona daje długotrwałe negatywne efekty. Są to szczególnie choroby nowotworowe. Benzopiren jest bardzo rakotwórczy, działa w czasie, czyli później w jakimś tam momencie zaczynamy chorować, nie wiemy dlaczego. To jest efekt benzopirenu, to są tam chlorki, azotany, które są szczególnie niebezpieczne. Przepraszam, byłem myślami gdzie indziej. Całe szczęście nie było tego dużo, ale na przyszłość musisz uważać, co wrzucasz do pieca. Palenie śmieci w domu jest nie tylko niebezpieczne, ale grozi wysoką grzywną, którą będziemy zmuszeni zapłacić w przypadku, gdy ponownie nie przemyślisz, co wrzucasz do pieca.
Zgodnie z artykułem 171 ustawy o odpadach, nieprzestrzeganie prawa w przypadku termicznego przekształcania odpadów podlega karze aresztu lub grzywny w kwocie od 20 zł do 5 tysięcy zł. Każda kontrola funkcjonariuszy Straży Miejskiej w stosunku do właściciela nieruchomości nie jest tylko związana z kontrolą wypalania odpadów w instalacjach grzewczych, ale za każdym razem sprawdzamy deklarację, czy osoba zgodnie z deklaracją, zgodnie z ilością zamieszkałych osób, zgodnie z ustawą pozbywa się powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz dodatkowo, czy te odpady są zbierane selektywnie. Zbliża się Wielkanoc, o niej samej oraz o tradycji związanej ze świętem zmartwychwstania porozmawiamy z księdzem dziekanem Andrzejem Chmielewskim. Witam Państwa. Chciałbym wprowadzić nas w atmosferę tego wszystkiego, co dane nam będzie przeżywać, a właściwie co już przeżywamy. Wczoraj Wielki Czwartek, tajemnica ustanowienia Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. I nasze zgromadzenia miały na celu przybliżenie nam obecności i bliskości Boga w każdy dzień naszego życia. Dzisiaj, Wielki Piątek, staniemy w bliskości krzyża. Krzyża, który właściwie jest chyba największym znakiem i symbolem naszej chrześcijańskiej wiary, ale i znakiem nadziei. I myślę, że szczęśliwi będą ci, którzy z wysokości tego krzyża usłyszą pytanie samego Chrystusa, pełne miłości i zatroskania. Powiedz, co mogę jeszcze dla ciebie zrobić, żebyś poczuł się rzeczywiście ważnym kimś w tym świecie. Po tych przeżyciach dane nam będzie złożyć Chrystusa do grobu, by w oczekiwaniu, ale i w rozpamiętywaniu tej ogromnej miłości Boga
oczekiwać tego, co najważniejsze dla wszystkich chrześcijan, czyli uroczystości zmartwychwstania. Jeśli poranek wielkanocny ma być pełny dumy, a zarazem radości takiej wewnętrznej, chrześcijańskiej, to winien on być przeżyty przede wszystkim w bliskości tego, który staje przed nami, a my przed nim, zaskoczeni, może i pełni niepokoju, ale z ogromną radością w sercu, że zmartwychwstał, że żyje, że jest dla nas. Chciałbym życzyć Państwu, aby te wszystkie doznania, które spotkają Was w czasie tych świąt, przenosiły się na to ognisko rodzinne, gdzie w gronie bliskich będziecie mogli, czy przy śniadaniu, czy przy każdym innym posiłku, jeszcze raz poruszyć, jak ogromna jest miłość Boga do człowieka, a my ludzie, że nie możemy obok tego przechodzić obojętnie. Że trzeba nam chwili zadumy i refleksji, żeby odkryć, jak jesteśmy ważni dla tego, który nas pierwszy umiłował. Bardzo często powtarzam słowa Gabriela Marcela, że kochać kogoś, to mówić mu, ty nie umrzesz. Właśnie uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest przejawem takiego wydarzenia. Chrystus pierwszy mówi, tak cię kocham, że dla ciebie umarłem, dla ciebie zmartwychwstaję, po to, żebyś ty żył. Więc żyjmy pełnią życia, radości i pokoju. Tego Państwu na te święta wszystkim życzę. Dziękujemy proboszczu za rozmowę, a teraz przeniesiemy się do Kościoła Opatrzności Bożej przy ulicy Spacerowej, by tam porozmawiać z księdzem Marcinem Undasem o tym, jak Ewangelicy obchodzą święta wielkanocne. Prawdopodobnie niejednokrotnie zastanawialiście się Państwo, jak uroczystości Zmartwychwstania Chrystusa przebiegają w Kościele Ewangelickim. O tym opowiem mój i Państwa gość, ksiądz Marcin Undas. Szczęść Boże, witam serdecznie Państwa. W Kościele Ewangelickim w Zgierzu uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczynamy nabożeństwem wcześniej niż zazwyczaj, bo o godzinie 8 rano. To ostatnia pora nabożeństw rezurekcyjnych i takie nabożeństwo odbywa się w naszej parafii w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Nacisk na tym nabożeństwie położony jest na zwiastowanie Słowa Bożego, czytanie Ewangelii o Zmartwychwstaniu, ale także na uwielbianie Boga piśniami. W tym śpiewie uczestniczy również chór parafialny Concordia, który przez okres od Niedzieli Palmowej poprzez Wielki Piątek aż do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego bierze czynny udział w nabożeństwach, śpiewając na cześć Boga. To obchody, które odbywają się właśnie ze względu na święta Zmartwychwstania Pańskiego tu w Kościele Opatrzności Bożej w Zgierzu. Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota. Czy to wygląda podobnie jak w Kościele Katolickim, czy jest troszeczkę inaczej? Podobnie w tym sensie, że teksty biblijne, które są podstawą kazań, rozważań, są takie same w kościołach, bo tutaj jest jedno źródło, z którego czerpiemy i które jest podstawą wiary chrześcijańskiej, a więc wydarzenia ustanowienia Wieczerzy Pańskiej, wydarzenia związane z śmiercią Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. Te wydarzenia są przedmiotem refleksji w kaznodziei i zasłuchania wierzących zebranych w kościele. No i tak samo w tym okresie czasu przeżywamy rekolekcje. W połowie marca mieliśmy tu rekolekcje parafialne, w których uczestniczył, które prowadził ksiądz profesor Marek Jerzy Uglosz z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, a w Wielkim Tygodniu swoje rekolekcje mają dzieci parafialne, które przychodzą na lekcje religii do parafii, ale nie tylko w Zgierzu, ponieważ to organizujemy w Łodzi dla wszystkich parafii w Okręgu Łódzkim, więc w Wielką Środę i Wielki Czwartek rekolekcje u świętego Mateusza są no, od
wielu lat już organizowane i w taki sposób wstępujemy, przygotowujemy się do świąt Wielkiej Nocy. A muszę zapytać o Wielką Sobotę, czy podobnie w Kościele katolickim też jest święcenie pokarmów? Ten zwyczaj nie jest praktykowany w parafiach ewangelickich. Kładziemy raczej nacisk na to, żeby w każdej rodzinie odbyła się modlitwa przed posiłkiem i może ją z powodzeniem prowadzić ojciec rodziny, matka czy któreś z dzieci. I w tym kierunku idzie nasze nauczanie, żeby także i w tym okresie świątecznym dać wyraz tej wdzięczności Bogu za dar zbawienia przy posiłku, chociażby wielkanocnego śniadania. Święta nie kończymy okresie niedzieli wielkanocnej, ale w tym roku chór parafialny zaprosił nas na przeżywanie świąt, a właściwie i pasji, bo zaplanowaliśmy koncert pasyjno-wielkanocny na sobotę 22 kwietnia. Zaproszony jest chór imieniem Stanisława Moniuszki z Aleksandrowa Budzkiego, nasz chór parafialny. No i w ramach niespodzianki może jeszcze ktoś do nas dotrze. Także zapraszam na to przeżywanie świąt wielkanocnych i czasu pasyjnego już po świętach w czasie koncertu pasyjno-wielkanocnego. Chciałbym życzyć tego, abyśmy umieli w tych wszystkich przeżyciach dnia codziennego, nieraz związanych właśnie z przeżyciami traumatycznymi, znaleźć Chrystusa, który tak jak tych uczniów prowadził do Emaus, żebyśmy odczuli, że On też jest z nami, że pomaga nam na co dzień w naszym pielgrzymowaniu, w naszej drodze, której uwieńczeniem jest przebywanie z Nim w wieczności, a teraz w doczesności niech On wszystkim pomaga i prowadzi na każdy dzień, obdarzając swoją radością, pokojem i takim zaufaniem, że nie jesteśmy sami, że On nas prowadzi. Szczęść Boże wszystkim.